Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Igor i wiem, od czasu pojawienia się filmu o GeForce Now nie pojawił się żaden film na tym kanale. No, było to spowodowane tym, że zwyczajnie nie chciałem wam dawać czegoś, co po prostu by było nudne. Ale za to dzisiaj nagrywam dla was film, który może większości z was się przydać, czyli o internecie moim Inea. Na moim innym kanale pojawił się kiedyś taki film na temat właśnie tego internetu, jednak nie wyczerpywał on wszystkiego i był ogólnie bardzo oklepany. Jeśli przyszliście tutaj tylko po to, żeby się użalać nad tym internetem, jeśli sami go macie i mówić, jacy to oni są niedobrzy, jaka to Inea jest niedobra czy coś, to po prostu proszę wyjść, bo u mnie działa. Po prostu u mnie działa, a u was może niekoniecznie, więc zrozummy to. Jedynie co możecie, to kierować na infolinię i próbować to jakoś rozwiązać. U mnie działa i ja ten internet chwalę. Więc przechodzimy do odcinka. Ten internet, jak już wspominałem, albo nie wspominałem, mam od ponad półtorej roku. I na początku miałem pakiet 300 megabitów na sekundę, ale i płaciłem za niego 70 zł, ale to dlatego, że mój teren, na którym się znajduję, był terenem inwestycyjnym, czyli to był nowy teren, który powstał, na którym powstały światłowody. No i był on droższy, to prawda. Potem niedawno właśnie w sumie zmieniłem ten pakiet na 1 gigabit z przedłużeniem oczywiście umowy o kolejne 2 lata, no bo to jest zmiana warunków umowy, czyli automatycznie umowa się przedłuża, również za 70 zł. Mam również dokupiony pakiet za 5 zł publicznego IP po to, żeby sobie, raczej to jest stałe IP, żeby móc sobie hostować serwery w Minecrafcie albo w innych gierkach. Dzisiaj sprawdzimy ten internet pod kątem pingu, pod kątem grywalności, pod kątem pobierania z różnych serwisów, pod kątem wysyłania, ogólnie prędkości i stabilności internetu. I na koniec będzie malutka konkluzja z mojej strony, jak to zawsze robię na moich filmach, więc zapraszam. Jesteśmy już przy komputerze. Pierwszym naszym testem to będzie sprawdzenie ogólnego pingu całego internetu za pomocą strony Speedtest, narzędziem Pingtest. Następnie sprawdzimy różnymi dwoma speedtestami szybkość tego łącza, a potem sobie sprawdzimy wysyłanie i pobieranie pliku 1-gigabajtowego z Drive Google'a. Oraz zobaczymy może jeszcze coś tam na serwerach Odzina, bo wiem, że mają fajny spust. I tak, w Pingteście zaznaczam na szybko, no bo szybki pomiar, no myślę, że to wystarczy i startujemy. Wybór serwera automatyczny, bo myślę, że będzie dobierało najlepszy dla nas i sprawdzamy sobie ping. I tak, jak sami widzimy, mamy już zrobiony test. Sami widzimy, że no na pewno Warszawa, Amsterdam, Moskwa, Paryż, no tutaj spokojnie na serwerach, potem troszeczkę gorzej się zaczyna robić przy Waszyngtonie, jednak mi się wydaje, że nadal grywalny, 112 pingu, nie jest źle, tak powiem, no i potem San Francisco, no i Hongkong, no myślę, że do Ameryki nikt się nie będzie łączył, bo najczęściej serwery są gdzieś bliżej, jednak ping jak najbardziej dobry, więc lecimy w tej chwili na speedtest Inei. Tak, Inea ma swój własny speedtest, no to jest to dostarczane przez Fireproba, ale no sprawdźmy sobie szybkość tego internetu i pingi. Jak sami widzimy i zapomniałem wam tego powiedzieć, jest to internet od Inei, jest internetem symetrycznym, czyli mamy tyle samo uploadu, ile downloadu, co się bardzo, bardzo rzadko zdarza w przypadku internetów i dostawców ogólnie, ale jak sami widzimy, no wyniki są całkiem ładne. W przeliczeniu na realne megabajty na sekundę, macie to teraz pokazane na ekranie. Jeszcze sprawdźmy sobie speedtest.pl, no bo tutaj mamy troszeczkę inaczej, no na speedtest.pl również mamy szybkości podobne. I tutaj możemy już sobie widzieć podsumowanie. To jest całkiem fajne podsumowanie, ponieważ
sami widzimy, że film 700 MB wyślemy w czasie 6 sekund, co zaraz sprawdzimy. Wynik testu, no światłowód 1 gigabit na sekundę, no mamy tutaj delikatnie zaniżone, no bo wiecie, straty szybkości po kablu, różne warunki, a czyli warunki pogodowe niezbyt, ale ilość użytkowników na pewno, również też wpływa na to przepustowość serwerów, więc mówię, że to nie jest nigdy pełna prędkość, jaką możemy uzyskać, ale w takich twój ping jest niski, nie będzie problemów w grach sieciowych typu Counter-Strike. My chyba kompletnie pokonaliśmy, no właśnie Inea dostarcza najszybszy według rankingu internet. Tutaj chyba kompletnie pokonaliśmy każdy możliwy ranking internetów i aplikacji www i tym podobnych, więc wow. I przechodzimy do testu na Drive Google. Przygotowałem do nas plik 2,1 GB, nie 1 GB, bo nie chciało mi się nowego pliku tworzyć. To po prostu użyjemy początku tego filmu, 2,1 GB i wrzucimy go na po prostu na dysk. Przez to przerzucam go zaraz i liczymy czas, ile będzie się on przesyłał, a potem go pobierzemy. Według naszych obliczeń plik powinien się przesłać dokładnie w tyle sekund, a zobaczymy, ile mu to zajmie. No i w tej chwili plik już nam się przesłał. Nie wiem, ile dokładnie sekund było, bo nie liczyłem, widzieliście to na ekranie. W każdym razie nie wiem, ile to potrwało, ale teraz go sobie po prostu pobierzemy i również zobaczymy, ile to potrwa. Oczywiście, okej, pobierzmy to. Z tego co widzę, Drive nie wykorzystuje w pełni naszego połączenia internetowego, a wykorzystuje tylko w połowie, więc najprawdopodobniej wynik będzie gorszy niż powinien być. No już się pobrał, więc macie wyniki w tej chwili. Nie wiem, jak one w sumie wyglądają, no bo ich nie widzę, ale zaraz je będę widział, więc myślę, że test Drive Google'a całkiem nieźle. Przez to myślę, że w tej chwili możemy iść do podsumowania, czy jest ten internet warty swojej ceny. I jesteśmy w podsumowaniu. Tak, wiem, że nie zrobiłem porównania ani w Originie, ani w innej aplikacji po to, żeby pobrać jakiekolwiek gry, ale możecie mi ufać na słowo, że po prostu też zależy jaka gra, ale myślę, że Origin i Battle.net, jak na razie przeze mnie przetestowane, mają najlepszy spust. Steam ma mniejszy spust, ponieważ zapisuje na dysk od razu, a sobie te dwa poprzednie programy cache'ują. Przez co na Steamie troszeczkę wolniej pobieranie idzie, a na Originie Battle.necie idzie to delikatnie szybciej, nawet i mocno czasami szybciej. Jak za taką cenę, jeśli macie opcję podłączenia się do tego światłowodu, myślę, że jest naprawdę całkiem opłacalne. Jeśli macie problemy z tym, no to przykro mi, ja takich nie odczułem, jedynie czasami kilka razy były jakieś rozłączenia randomowe, ale tak na ogół to wszystko wygląda ok i jest stabilnie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego super długiego odcinka i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, elo.